Trwają prace związane z remontem drewnianej konstrukcji mostu na rzece Kiełbaska w miejscowości Trzęśniew. Konieczność remontu podyktowana była znacznym wyeksploatowaniem drewnianych elementów konstrukcji. Remont polega na wymianie skorodowanych ustrojów nośnych nawierzchni mostu oraz czyszczeniu i konserwacji podpór konstrukcji nośnej. Roboty wykonywane są przez firmę wyłonioną w drodze zapytania ofertowego, to jest firmę Polkop, roboty melioracyjne Józef Grzelak. Koszt zaplanowanych robót wyceniony został na kwotę 104 038 zł brutto.